Cześć, witam Was w kolejnej analizie projektowej kryptowaluty. Tym razem zajmiemy się projektem Ocean Protocol. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Ocean Protocol jest projektem z kategorii sztucznej inteligencji, z kategorii projektów właśnie obsługujących, wspierających tę dziedzinę. Tutaj podejście jest zastosowane. Podejście polega na umożliwieniu udostępniania i tworzenia specjalnych marketplace'ów, czyli miejsc, w których będzie można handlować, oferować duże zbiory danych, które są potrzebne właśnie w procesie uczenia się algorytmów sztucznej inteligencji. Także jest to dosyć ciekawe i niszowe podejście do tematu. Z drugiej strony tutaj należy oczywiście podkreślić, że wszelkie algorytmy obecne teraz w powszechnym użyciu, bazujące, wykorzystujące właśnie sztuczną inteligencję, czy też dział tej nauki jak machine learning, potrzebują dużej ilości danych po to, aby właśnie na podstawie tych danych móc się nauczyć i móc cały czas wzbogacać swoje możliwości. Także jest to obok tak naprawdę tworzenia algorytmów dosyć istotne, ponieważ bez tego typu danych algorytmy bazujące na sztucznej inteligencji tak naprawdę nie mają racji bytu. Także Ocean Protocol na ten moment tutaj chce odpowiadać i dostarczać właśnie dane niezbędne naukowcom do tworzenia bardziej wydajnych algorytmów sztucznej inteligencji. Podobnie jak projekt na przykład omawiany wcześniej na moim kanale SingularityNet, tam mamy do czynienia już z algorytmami, które de facto powinny być już wytrenowane, wyuczone właśnie w oparciu o tego typu dane pochodzące z różnych miejsc, a tutaj mamy właśnie Ocean Protocol, który taki marketplace dla dostawców i dla osób potrzebujących różnego rodzaju danych do swoich właśnie algorytmów potrzebują. Także zobaczmy, co tutaj w tym projekcie ciekawego się dzieje. Jest tutaj dosyć dobrze rozpisany roadmap, to na pewno wymaga podkreślenia w tym projekcie. Są jakieś, powiedzmy, kamienie milowe określone w ujęciu czasowym. Widać, że tutaj te wcześniejsze zostały zrealizowane. Na ten moment, na moment tworzenia tego materiału, interesuje nas oczywiście kolejny, czyli tutaj oznaczone jako compute the data, szacowany na marzec 2020 rok. I co ciekawe, tutaj szereg, dokładnie 4 takie funkcjonalności powinny być w tym kamieniu milowym zaimplementowane. Co ciekawe, można to również śledzić z poziomu GitHuba. Jesteśmy teraz na głównej stronie organizacji odpowiedzialnej za projekty Ocean Protocol. Jest to Ocean Protocol Foundation. Tutaj można zwrócić uwagę oczywiście na ten napis Verified. Podkreślam i przypominam osobom nowym na tym kanale, i świadczy to o tym, że właścicielem tego właśnie konta organizacji na GitHubie jest ten sam podmiot, który zarejestrował domenę i korzysta z niej, oceanprotocol.com. Także tutaj mamy pewność, że nie jest to fałszywe repozytorium fałszywej organizacji, tylko organizacji, która właśnie prowadzi stronę Ocean Protocol. Także taki dosyć drobny szczegół, ale myślę, że momentami dość przydatny w momencie zwłaszcza sprawdzania, czy tak naprawdę ten projekt jest prawdziwy, czy nie kryje się tutaj za nim jakieś oszustwo. Tak naprawdę, śledząc roadmap, mamy możliwość porównania go właśnie z projektami na GitHubie i tutaj również mamy jeden z projektów określony jako Compute Delivery. Widzimy, że on w ostatnich dniach również był aktualizowany i jest on, oczywiście on wynika, jest on powiązany właśnie z tym milestone'em Compute the Data, którego zakończenie jest szacowane na marzec 2020 roku.
Aby to sprawdzić, widzimy tutaj, że w oknie to do mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Zespół ma jeszcze jeden task do wykonania. Szereg tasków już w zakresie tego projektu został zrealizowany, także myślę, że należy się tutaj spodziewać w miarę szybko osiągnięcia kolejnego tego kamienia milowego, który zadeklarowany jest w roadmapie, i z pewnością osiągnięcie takiego kamienia milowego również będzie dosyć powszechnie rozsyłane i anonsowane w mediach społecznościowych, co może bezpośrednio wpłynąć oczywiście na cenę. Wracając jeszcze do samego GitHuba, mamy tutaj ponad 70 repozytoriów, 6 z nich zostało przypiętych. Oznacza to, że tutaj osoby odpowiedzialne za ten projekt uznały, iż są to najbardziej istotne repozytoria wpływające na całą funkcjonalność projektu, którymi warto się interesować właśnie z poziomu społeczności. Analizując pozostałe repozytoria, również możemy zauważyć aktywność programistów w poszczególnych repozytoriach. Obrazują nam to tutaj te wykresy znajdujące się w tej prawej części tabeli, w których poszczególnych wierszach właśnie odnotowane są repozytoria związane z całym projektem. Pamiętajmy, że cały projekt kryptowalutowy, projekt oparty na blockchain, to nie jest jedno repozytorium, zwykle jest to kilkanaście takich kluczowych repozytoriów, które właśnie wpływają na śledzenie, wpływają na funkcjonalność danego projektu. Dlatego też śledzenie postępów prac należy opierać o przynajmniej poglądowe zorientowanie się w repozytoriach, w rozpoznanie w ich opisie, za co dane repozytorium odpowiada i jaki zakres prac jest wykonywany właśnie w kontekście danego repozytorium. Tutaj na portalu CoinPaprika w zakładce Code Progress niestety mamy źle podpięte repozytorium, z tego względu nie mamy możliwości tak naprawdę tutaj zorientowania się mniej więcej o tym, jak wygląda postęp prac nad tym projektem. Analizując sobie repozytoria, może tutaj weźmy przykładowe Aquarius, czyli taką bazę danych znajdującą się poza łańcuchem, która właśnie służy do przechowywania metadanych. Metadane, może tutaj wyjaśnię to określenie, metadane są to dane o danych. Dosyć łatwo myślę, że można to wytłumaczyć na przykład na połączeniu telefonicznym. Metadane to będą informacje takie jak o której, jak długo i kiedy dane połączenie zostało wykonane, było realizowane. Natomiast metadane nie określą tego, o czym tak naprawdę ta rozmowa była prowadzona, czyli w tym kontekście typowo telefonicznym metadane są to wszystkie dane odnośnie całego połączenia, natomiast dane to już jest treść samego połączenia, treść samej konwersacji. I tutaj śledząc repozytorium na GitHubie, oczywiście tradycyjnie sprawdzamy branche. Przypomnę, interesują nas tutaj branche aktywne, czyli branche, na których pracują programiści przynajmniej od już 3 miesięcy. Te branche stale są to branche nieaktywne. Tak naprawdę nie powinniśmy się nimi tutaj interesować. Zakładka issue. Tutaj jeszcze jest trochę błędów związanych z bezpieczeństwem. Także na pewno one muszą zostać poprawione, ponieważ błędy związane z bezpieczeństwem w projektach kryptowalutowych wspierających funkcjonowanie w jakimś stopniu finansów po prostu są niedopuszczalne w środowisku produkcyjnym, czyli w środowisku już bezpośrednio użytkowanym przez osoby korzystające z danego rozwiązania. Mamy tutaj również milestone, wersja 0.4 tego repozytorium. Co prawda ostatnio zaktualizowana 6 miesięcy temu, natomiast widać, że w pełni zrealizowana, chociaż składająca się tylko z jednego issue. Tutaj w kontekście tego repozytorium nie mamy żadnych projektów. Jeśli chodzi o
Security, czyli programy Bug Bounty. To Ocean Protocol prowadzi tego typu program. Jest o tym informacja na blogu tego projektu. Także również osoby zainteresowane bezpieczeństwem i zainteresowane zarabianiem na znajdywaniu błędów w bezpieczeństwie mają informacje, w jaki sposób mogą to realizować. A widać, że jest to realizowane z tego względu, że te właśnie podatności typowo pochodzące z właśnie z Bug Bounty, co można wnioskować po ich nazwach, są tutaj oznaczone, są w miarę nawet dyskutowane. Część z nich ma już przypisane osoby, które odpowiedzialne są za zrealizowanie tej funkcjonalności. Kolejna sprawa w zakresie projektu Ocean Protocol to Travis Continuous Integration, czyli narzędzie, które pozwala nam ocenić, czy to, co znajduje się na GitHubie, czyli ten kod źródłowy, który tam jest umieszczany przez programistów, poprawnie buduje się. Buduje się, to znaczy, że jest generowany z niego plik, który może być następnie uruchamiany, czy to w środowisku serwerowym, czy to przez klienta w postaci np. portfela, to już zależy od konkretnego repozytorium. Natomiast ta informacja znajdująca się właśnie w serwisie Continuous Integration jest niezwykle przydatna w szacowaniu tego, czy w danym projekcie może dojść do jakichś opóźnień w związku z osiąganiem kolejnego kamienia milowego w projekcie. Na ten moment to już wszystko, jeśli chodzi o projekt Ocean Protocol. Moim zdaniem jest to dosyć ciekawy projekt. Projekt myślę, że przyszłościowy z tego względu, że dotyka bardzo ciekawą i coraz powszechniej stosowaną dziedzinę, czyli sztuczną inteligencję. Oczywiście w połączeniu z projektem, który umożliwia handlowanie już bezpośrednio algorytmami, myślę, że będzie on tworzył dosyć fajny i powszechnie używany w przyszłości ekosystem, gdyż to, jak wcześniej wspomniałem, dane są niezwykle potrzebne osobom, które piszą algorytmy sztucznej inteligencji i które w ten sposób takie algorytmy trenują po to, aby we właściwy sposób i z jak najwyższym prawdopodobieństwem wykonywały swoje zadania z sukcesem. Dziękuję, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. W tym odcinku to już wszystko. Cześć.